Justice within and beyond. Szanowni Państwo, kolejny panel Sprawiedliwość w obrębie i poza prawem działania społeczeństwa obywatelskiego i podczas tego panelu będziemy mieć trzy prezentacje dotyczące społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście dotykały będą również tematu sprawiedliwości tranzycyjnej w okresie postsowieckim. Autorka pierwszej prezentacji to Nadia Nedelski, jest Associated Professor na koledżu McAllister w St. Paul w Minnesocie. Specjalizuje się w prawach mniejszości oraz prawach człowieka, w komparatywnych nacjonalizmach, jak również współpracuje z panią Lawinią Stan nad Encyklopedią Sprawiedliwości Tranzycyjnej. Jest autorką monografii oraz licznych publikacji w kontekście sprawiedliwości tranzycyjnej. Nadia Niedelski jest bardzo sławną badaczką i w tym momencie myślę, że oddamy jej głos. Bardzo proszę. O, teraz mnie słychać znakomicie. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję również organizatorom za zaproszenie mnie, to dla mnie wielka przyjemność, więc główne pytanie mojego referatu brzmi, czy jest jakikolwiek powód, żeby założyć, że wkład społeczeństwa obywatelskiego w sprawiedliwość tranzycyjną będzie dobry raczej niż zły. Słowacja ma niezwykłe podejście do sprawiedliwości tranzycyjnej i w związku z tym zadaję to pytanie. Po rozłamie z Czechami nie przeprowadziła lustracji. Tutaj pan Labiak o tym wspominał. Widzieliśmy jego slajd. I bardzo często osoby, które popełniały przestępstwa w czasach komunistycznych, otrzymały wyroki w zawieszeniu. Ponadto Słowacja musi jeszcze rozliczyć się z swoją historią z czasów II wojny światowej jako państwo popierane przez nazistów oraz ze swojego udziału w Holokauście. Na wiele ważnych sposobów ta sprawiedliwość tranzycyjna jest związana ze wpływem społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenia Dawnych Więźniów Politycznych oraz mediów. W tym referacie będę badać pewne implikacje przypadku słowackiego w wprowadzeniu teorii społeczeństwa obywatelskiego, jego relacji do sprawiedliwości tranzycyjnej. Będę tutaj mówiła, że istnieją normatywne założenia, które wiążą się z dyskusją o społeczeństwie obywatelskim. Będę również mówić o możliwych relacjach pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim w społeczeństwach czasu przemian. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego dotyczy działań, które należą, w zasadzie nie należą ani do sfery prywatnej, ani do państwa. Wielu naukowców, wiele oczekuje od takich stowarzyszeń, które są w tym obrębie tworzone są w ten sposób. Pozwala to na zaangażowanie obywateli w odpowiedzialne zachowanie. Koniec cytatu. I wbudowane normatywne elementy są w zasadzie niezbędne dla stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Tworzą one wizje idealistyczne, które są w opozycji do społeczeństwa nieobywatelskiego. W literaturze dotyczącej sprawiedliwości tranzycyjnej są badania, które badają rolę społeczeństwa obywatelskiego w relacji do szerokiej literatury. Mamy m.in. Davida Beckera i jego cenny wkład, ale jednocześnie rodzaje społeczeństwa obywatelskiego oraz grupy w obrębie tego społeczeństwa, które omawia, oraz oczekiwania dotyczące wkładu we wspieranie państwa oraz w demokrację powinny być kompatybilne ze sprawiedliwością tranzycyjną oraz z demokracją. Mówi również, że jednym z uczestników tej gry są niezależne media. Inni naukowcy uważają, że społeczeństwo obywatelskie może być trudnym uczestnikiem różnych działań. Powołuje się tutaj na przykład rumuński, co pozwala mi teraz przejść do przykładu Słowacji. Słowacja zastosowała metody sprawiedliwości tranzycyjnej, aby przeprowadzić proces rehabilitacji. I tutaj społeczeństwo obywatelskie odegrało ważną rolę. I jeżeli chodzi o w 2001 roku doszło do pytań, dlaczego było tak niewiele zainteresowania na Słowacji, jeżeli chodzi o kwestie związane z tajną policją, i rok później zaproponowano nowe prawo.
i stworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie ludzie mogli mieć dostęp do ciemniejszych stron przeszłości kraju, przeszłości faszystowskiej, komunistycznej. Kilka lat później rozpoczęto publikację rejestrów tajnej policji online. Oczywiście tam na tych listach znalazło się bardzo wiele znanych nazwisk, co na nowo zainicjowało gorącą debatę dotyczącą przeszłości. Po tych odkryciach i informacjach online okazało się, że 82% respondentów uznało, że to jest poprawne, aby ludzie, którzy byli kiedyś agentami tajnych służb, aby ci ludzie zrezygnowali z funkcji prywatnych. Podobne badania w latach 90. pokazywały, że Słowacy raczej nie są zainteresowani dekomunizacją. Instytut Pamięci Narodowej przeżył swoją własną tragedię, kiedy jego szef zginął w wypadku samochodowym. Natomiast oczywiście Instytut prowadził nadal swoje badania oraz swoje działania. Natomiast okazało się, że implikacje społeczne bardzo często są naświetlane przez media jako środki sprawiedliwości tranzycyjnej. Można by było tutaj wspomnieć między innymi o łatwym dostępie do informacji, która pozwala na zadawanie pytań, prowadzenie debat oraz ocenę pewnych sytuacji. Połączone wysiłki Instytutu Państwa oraz Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoliły, że Słowacja przeszła od etapu obojętności oraz milczenia do etapu dyskusji na te tematy. Inną metodą jest restytucja, ponieważ jest to związane z tym, że ofiary będą mogły na przykład odzyskać utracone mienie. I tutaj się pojawiły dwie ważne grupy. Pierwszą ważną grupą była Konfederacja Słowackich Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Więźniów Politycznych Antykomunistycznego Oporu. I grupy te zaczęły swoje istnienie jako jedna grupa, ale w 1999 podzieliły się na dwa odłamy. I te stowarzyszenia odgrywają swoją rolę, na przykład reprezentując i wspierając swoje interesy oraz zapewniając wsparcie finansowe oraz prawne dla ofiar oraz reprezentując ofiary, które składają na przykład zeznania albo dają świadectwo wydarzeń. Te stowarzyszenia często są kontrowersyjne, jeżeli chodzi o sytuację podczas II wojny światowej. Po śmierci Langosza ekstremalni prawicowcy w rządzącej koalicji, która wówczas była u władzy, stwierdziło, że należy wysunąć swojego kandydata na szefa Instytutu i w efekcie tego wydarzenia stowarzyszenie Commemorative plaque to Josef Kirschbaum, a key wartime state ideologist. I Konfederacja zdecydowała się opublikować swoje comiesięczne świadectwo. Jest to nazywane dziennikiem faktów objętych tabu. I między innymi wypowiadał się tam jeden z najbardziej jaskrawych, czy też najbardziej głośnych antysemitów słowackich. Został nazwany wielkim patriotą, bojownikiem o wolność Słowacji oraz niepodległość państwa. I społeczność żydowska doszła do wniosku, że nominacja takiej osoby na to stanowisko będzie wyraźnym naruszeniem wartości, które reprezentował Langosz. Stowarzyszenie Słowackich Więźniów Politycznych oczywiście przyczyniło się do debaty na temat praw więźniów i brało udział w wielu bardzo kontrowersyjnych sporach, ale jednakże po podziale na dwa odłamy, na Konfederację i Stowarzyszenie, Stowarzyszenie nadal zwracało uwagę, ponieważ wspierało byt państwowy z czasów II wojny światowej. Na przykład w 1995 roku Peter Bielak, wydający publikację Świadectwo, opublikował artykuł na stronie internetowej dotyczący raportu z czasów, kiedy napisał, że podczas wojny dzieci nieżydowskie z najbiedniejszych rodzin nie miały wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić chociażby mleko czy chleb, ale kobiety żydowskie dostawały mleko na receptę. W ten sam sposób Żydzi otrzymywali 70-80% dostępnego mięsa, mimo że reprezentowali zaledwie 10% populacji.
Dotyczyło to również innych rodzajów żywności dostępnych na czarnym rynku, jeżeli chodzi o spożycie czekolady, których dzieci czy też społeczeństwo nieżydowskie nie mogły dostać za żadną cenę. To dotyczyło również innych środków spożywczych. Koniec cytatu. Rok później Słowacka Partia Narodowa wystawiła Bielika jako kandydata, który zastąpi Langosza na jego stanowisku szefa instytutu. I reprezentant Konfederacji zdobył to stanowisko i został członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej, co doprowadziło do bardzo gwałtownych reakcji. Mimo że wyparł się swojego poparcia dla bytu państwowego z czasów II wojny światowej i w publikacji Świadectwo napisał o swoich opiniach tego dotyczących. Jeżeli chodzi o 6 wydań Świadectwa 2013 roku, jedno z nich zawierało bardzo pozytywny artykuł dotyczący państwa z okresu II wojny światowej, więc generalnie pisał on do wydania kwietniowego. I pisał o upamiętnieniu świętego Cyryla i Metodego, którzy wprowadzili chrześcijaństwo na Słowację. Powiedział, być może zrobili to za namową, za podszeptem Boga. A wówczas tego dnia doszło do ogłoszenia pierwszego państwa słowackiego w nowożytnej historii. Inne publikacje Gazety Świadectwo zawierały artykuły w podobnym tonie. Niektórzy zaprzeczają temu, że dochodziło do jakichkolwiek rodzajów zbrodni czy też ludobójstwa, że nie dochodziło nigdy do zbrodni przeciwko ludzkości. Na przykład był artykuł, który nazywał się Walka o pamięć narodu. Był on czterokrotnie ministrem spraw wewnętrznych i opublikował liczne i pisał o kwestiach, czy też wypowiadał się w sposób antysemicki. Uznał, że niektórzy oskarżeni o to, że byli zbrodniarzami wojennymi, uznał, że pojęcie zbrodni wojennych jest nadużywane i że należałoby zwrócić uwagę na pozytywne cechy bytu państwowego Słowacji podczas II wojny światowej. Używał również słowa Holokaust w cudzysłowie. Jeśli chodzi o los więźniów politycznych i rozłączenie tych dwóch organizacji, miało to z jednej strony wpływ na promowanie praw więźniów z czasów powojennych, z drugiej strony zmniejszanie roszczeń więźniów z czasu wojennego. I tutaj mamy możliwość rozpoznania, jakie były relacje pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a państwem. Otóż przede wszystkim popyt na sprawiedliwość tranzycyjną był niewielki. Również media nie specjalnie zwracały uwagę na stanowisko społeczeństwa obywatelskiego. Również zaczęto bardzo powoli definiować samą rolę instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Biorąc pod uwagę pewien autorytet moralny, trudno było jednak uwzględnić portretowanie działaczy faszystowskich, tak jak było to przedstawiane. I tutaj Józef Tiso był często cytowany. Czański często mówił o swoim szacunku dla Tiso. Jego następca, Jerzy Klina, został powitany jako szczególnie dobry kandydat i przed głosowaniem w parlamencie Kalina wydał wywiad i kiedy pytał, czy ma sobie coś do zarzucenia, powiedział, że bynajmniej nie. I wkrótce potem został on poparty i dopiero za jakiś czas okazało się, że jego działalność wojenna została
zakwestionowane. Andrzej Krajniak został kolejnym kandydatem i tutaj widzimy, że zarówno państwo, jak i społeczeństwo obywatelskie starają się w jakiś sposób kształtować pamięć narodową, ale z jakim skutkiem? W styczniu 2013 roku była taka ankieta, która sprawdzała stan wiedzy na społeczeństwa obywatelskiego a propos lat 39-45. Tutaj poparcie dla TISO spadło z 29% do 14%, tylko 55% obywateli mówiło, że TISO był wybitną postacią polityczną. 53% twierdzi, że nigdy nie słyszało o terminie arianizacji czy też przewłaszczenia mienia żydowskiego. Tylko 15%, czyli jakieś 80 tysięcy, było w stanie odpowiedzieć z grubsza, ilu Żydów zostało deportowanych do obozów śmierci. Wiele osób po prostu nie wiedziało o tym zjawisku. 2/3 respondentów w wieku 18-24 lat w ogóle nie znało jakichkolwiek odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie. Socjologowie interpretują to jako deficyt nauczania historii współczesnej w szkołach. I to nie ze względu na brak informacji, badań naukowych, raczej chodzi o bierność Holokaustowego Centrum Dokumentacji i brak takiego eksperckiego dyskursu, ponieważ jest tutaj ogromny podział pomiędzy tymi, którzy biorą całą winę siebie, a tymi, którzy umywają zupełnie ręce, jeśli chodzi o Holokaust na Słowacji. Czyli konstruktywny dialog pomiędzy tymi dwoma środowiskami nie mógł zaistnieć. I teraz w przypadku Konfederacji wydaje się, że w tej chwili następuje wysiłek na rzecz przekierowania poglądów społeczeństwa słowackiego na rzecz, jeśli chodzi o losy Słowacji w czasie wojny. Odpowiada to zresztą oczekiwaniom społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwo obywatelskie jawi się nam jako pewien koncept normatywny, a zarazem analistyczny. Czyli społeczeństwo obywatelskie pojawia się jako bieżący uczestnik procesów wspierający wartości demokratyczne. Ale ten obraz jest bardzo wyidealizowany. Jest wiele stowarzyszeń obywatelskich, które takiej roli w ogóle nie spełniają. Z drugiej strony rola społeczeństwa obywatelskiego w teorii tranzycyjnej sprawiedliwości wskazuje zawsze na taką pozytywną właśnie pozytywny udział społeczeństwa. Z drugiej strony widzimy tutaj kwestionowanie i konflikt pomiędzy ideami a interesem i zobaczymy, która strona przeważy. Wszelkie interakcje na rzecz zwiększenia demokracji partycypacyjnej będą tutaj pożądanym zabiegiem. Z jednej strony udział mediów słowackich w dyskusji na temat tajnych akt i na temat upominania się o restytucję był bardzo znaczący i kluczowy. Z drugiej strony historia, która została wypracowana i spisana w czasach pokomunistycznych, jest jednak dużo wyższej jakości niż podręczniki za czasów komunizmu. Z drugiej strony jednak istnieją pewne dążenia do zwolnienia z odpowiedzialności za zbrodnie ugrupowań, które sprawowały władzę przed reżimem komunistycznym. Potrzebna jest tutaj znacznie dokładniejsza dyskusja, bardziej umotywowana dyskusja, bo bez tego nie nastąpi komunikacja polityczna pomiędzy stowarzyszeniami. Jak na razie wszystkie dowody, którymi nauka dysponuje, nie zostały włączone do programu nauczania w szkołach. Wydaje się, że otwartość myślenia, argumentacja i dobry osąd będą bardzo ważne, jeśli chcemy mieć pozytywne wyniki. Jednak na Słowacji to nie zawsze tak się dzieje. Po pierwsze, przykład słowacki pokazuje, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą odegrać pozytywną rolę, ale nie muszą. Trzeba być tutaj uważnym, ostrożnym. W okresie przejściowym czasami społeczeństwo obywatelskie chce
wybielić się z pewnych czynów przeszłości i chcę oskarżyć jedną część reżimu totalitarnego kosztem drugiej. Tą drugą wybiela się i uważa się za niewinną żadnych zbrodni przeciwko ludzkości. I często widzimy, że nie ma tutaj żadnej zdrowej relacji do ideałów normatywnych. Po prostu obywatelskość w społeczeństwie obywatelskim jeszcze nie istnieje. Dziękuję.